Ej. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witam Was. Krzysztofie, co Ty tam wczoraj nakrzyczałeś na Adama? O kardonistę słyszałem na filmie o Wojtka. Pogadali głupoty. Widzowie coś podpuścili znowu chyba. Nie, on sam się przyznał. Że co, że pije piwo? No. A to Wojtek więcej piwa pije niż Adam akurat. Więc wiesz. I on musi... Przyganiał kocioł Gartkowi, że tak powiem. I powiem tak. Musi przyjechać i przeprosić. A, no, zrozumiem. Na prawo, na lewo, niech też. Na lewo. To na lewo. No dobra, a czemu na lewo? Jak my prawi ludzie, to na prawo powinniśmy. Koło kościoła w Oboli chcesz przejechać pewnie. No. On to się rozchodzi. Wziąłeś nagrywanie? Tak, wszystko mam. Adam się strasznie zmartwił tym filmem wczorajszym. To wydzwaniał do mnie. On do mnie dzwonił. A, no i co, rozmawiałeś z nim? Rozmawiamy. No i? No i przyjechać, przeprosić. Mogę do niego zadzwonić, ty, bo on do mnie rano dzwonił, ja nie miałem czasu w pracy odebrać. To weź zadzwoń. Zadzwonimy do niego, może wiesz. O, Mercedes. To? Tak. Mercedes. Nissan. Nie, Mercedes. Jak ci to z przodu? Ale o, jest... patrz, na dole pisze, na tym czarnym, jak to się nazywa na kole? Błotnik, Nissan. Ale zobacz na czarnych rycerzach jeszcze. Tak, bo to stary samochód zabytkowy już prawie, że... No, zadzwonię. Może uwierzę, może nie uwierzę. No. Już zło. Znowu blondynka na przejściu. Pan z Nissana nie przypuścił. To by zeszło blondynki popadają. Ej, ty tam nie patrz na nią. Nie, na blondynki? Nie, ja patrzyłem w lewo, czy samochód nie nadjeżdża. A co ty myślisz? Dobra. Blondynką, tak? Dobra, ja znam takiego speca. O, twój ulubiony Bolt jedzie. Nie, to nie mój. Patrz, ale pisze Bolt. No. Znaczy ja się śmieję, że ulubiony, bo ty ich nie lubisz. Co? Nie lubisz ich. No. Bolta. To ja mówię Volt. Volt? Volt. Akurat poczta głosowa się jego włączy. Co? Poczta głosowa się włączy. Aj, szkoda Adamie. Zadzwonimy do ciebie potem. Starszy pan jedzie, zobacz. Siwe włosy, czapka, kaszkiecik. Taki samochód, że trzymał w garażu za 40 lat już tam. A teraz namyślił się. Przejechać się chce. Musimy przejechać. Na czerwonym. Gdzie? Na żółtym jeszcze. O, zielonym jeszcze. Czerwone było gdzie? Na żółtym. Nie, no żółte było, no co ty? Nie, czerwone. Cały czas mówię, jakby było żółte, to bym wjechał w samochód jedzący z tego, z drugiej strony, więc... O, może teraz odjeżdżę. Co? Coś, jakiś sygnał jest przynajmniej. Nie, poczta głosowa dalej. Bo dawaj tam. No. Bo nie chce odbierać. Ode mnie? Tak, bo wstyd ma. A co ty mu tam nagadałeś w ogóle? Że piwo pije. Tak. A organistą jest, nie powinien, tak? Tak. Spożywać alkoholu. Tak. No trochę on tam piwa pije, no ale to wiesz. Jeszcze tak pije, tak umiarkowanie, nie tak jak że się ale nie, on nie powinien pić. W ogóle nie powinien. Krzysiek, wysokie standardy masz. Tak? On powinien jeść, pić, wiesz co, jajka. Żeby co, żeby śpiewać dobrze? Tak. No. Na surowo pewnie. Na surowo, cukrze. A co, on źle śpiewa? Ty dobrze śpiewa. Ale jak będzie pił piwo, to głos będzie miał przepity zaraz taki. No. U nas kiedyś taki był w kościele Jadwigi, taki organista właśnie, co wszyscy się śmiali, bo on był taki... Ja przyjadę na ten pas, żeby ich wyprzedzić. Że taki głos miał taki... No. Śpiewał to... Chory będzie. Zmienimy pas. O, coś budują, ty. Co? Coś budują, zobacz. Po lewej stronie jakiś... No.
Pewnie budują znowu coś, żeby tunelu nie zalewało tego naszego cudownego, co nim jedziemy, bo... Chyba. Takie tam rury są i one się zatykają cały czas po deszczu i... O nie, to tego pana muszę akurat klienta odrzucić teraz. Mów coś Krzychu poza tym, co tam u was? Co? Kłócicie się z Wojtkiem, czy nie kłócicie? No nie, nic. No to dobrze. Ale to widzowie cały czas coś, widzę, podpuszczają. No. Ciebie na innych też podpuszczają. Trypa. No. O, jakaś jedzie cysterna na sygnale. HWA? To straży granicznej chyba samochód no. Jest HWA. Paliwo chyba wiezie. Nie. Na straż tam już. Na granicę. A to może jedzie tu do jednostki teraz? No bo jedzie tankować się w jednostce, bo mają własny ten dystrybutor. No. Tankuje się i na granicę wiezie. No może i tak. A wiesz, co się dzieje na granicy? No a co ty właśnie mówisz, że ty chcesz jechać do Bobrownik dzisiaj? Co? Do Bobrownik chciałeś jechać dzisiaj? Tak, przejechać się. To na tą granicę chciałeś, tak? Tak. A to wiesz, że tam cię mogą nie wpuścić. Ale mnie wpuszczą. Bo ty Biuro Interwencji Obywatelskich? Warsaw Film Festival, Krzysztof Kononowicz? Złota legitymacja? Tak. Myślisz, że na to cię wpuszczą? Pewnie. A jak powiedzą Krzychu, że ty przemycać ludzi może chcesz i cię jeszcze aresztują tymczasowo? Ja powiem, ja nie przemycają. A wiesz, że oni podobno, że 1000 euro za tego dają. Za jedną przemyconą osobę. 1000 euro to 4000 złotych ponad. To dawaj, siadaj. A gdzie? A to ostatnio złapią cały czas. Ostatnio złapali jakiegoś faceta, co w dostawczaku chyba 50 osób wiózł. Poupychał ich, wiesz, tam, żeby nie było ich widać. Druty wycinają, siatkiem. Tak, tak, tak. Tak, no niestety. Wszyscy chcą się do Niemiec dostać. A Niemiec dalej. A Niemcy dalej, a Białorusini pewnie mówią, że tylko przejdą przez las i już Niemcy. A oni przechodzą, a tu się okazuje, że dalej w Polsce są. Zobacz. Światło ma. Światło ma z tyłu, wiesz, wyłączone, dlatego ja mu daję znak. Gdzie? Zapatrzony gdzieś. A gdzie? Ludzie to kurna, no niektórzy to za kierownicą, to nie wiem o czym myślą. To co ty machałeś? Machałem, żeby wiesz, jak by ktoś przed tobą machał, to byś pomyślił, że coś nie w porządku. Nie, ten za nami. Popatrz w lusterko. Ten srebrny Mercedes. Taki terenowy. Bez świateł jedzie. Bez świateł. No. Nie domyśli się. Ja zaraz ręką machnę, zaraz. Ale to my, machnę. No to my zaraz skończamy już nie. Co mogłem, to pomogłem. Ale ty miałeś być na 11. No. Czemu ja mam dziś? A, 11.20 jest, no. I co? Zostaniesz betu. A, to. To ta kobieta. Ja, to nic dziwnego, że się nie domyślisz. Zakochana. Zjad. Bardziej patrzy w lusterko niż na drogę, no. Widocznie. Tak to się kończy. Potem ktoś zatrzyma mandata, dostanie za jazdę bez świateł. Jeszcze pół biedy, bo jeszcze w dzień niektórzy to w nocy tak jeżdżą bez świata. No,
musimy jakieś miejsce do parkowania znaleźć. Idź pan gdzie? W lewo, w prawo? W lewo. Tu w lewo? Tak. No dobra. O ile masz parcie? Patrz. No, gdzie się chce parkować? Tu od razu, tu? Tak. Blisko? Prr. I tu przy tym, tak? No to jechać. No, odpinaj. Masz wezwanie? Nie, nie mam.